Wyższy, wyczerpaliśmy porządek obrad. Piąty, zamykam piąty, otwieram szósty i oddaję głos przewodniczącemu komisji problemowej, która zajmuje się problemami infrastruktury i okolicznymi, to jest dzielnicy. Pana głos stała należy. Co mi powie? Mamy budżetkę, szanowni państwo, na 29 listopada. Dokładnie są dwie budżetki, ale zaczniemy od jednej z końcówką sprawy 1195. Komisja proponuje negatywnie zaopiniować wniosek o wydanie decyzji WZZT. Znaczy decyzja, którą my tutaj zauważyliśmy, to jest brak infrastruktury drogowej w rejonie opracowywania tej budżetki. To jest budynek dosyć duży, wielorodzinny. Parametry jak najbardziej są pasujące do otoczenia. Natomiast infrastruktura drogowa jest jej prawem. To jest ulica Meijera 29 listopada. I to, co chcecie państwo zabrać później autobus. Jeśli państwo tego terenu nie znają, to powiem tylko, tylko tyle, że ulica Meijera jest niewydolna, 29 jest zakorkowana. Dokładania kolejnych bloków. Właśnie dlatego tam jest niepotrzebny autobus. Komisja rekomenduje negatywnie tą uchwałę. Co powoduje za to? Uzasadnienie? Uzasadnienie praktycznie. Otwieram dyskusję. Jeszcze ktoś chciałby zadać. Jeśli są pytania szczegółowe, udzielę jak najchętniej i pokażę. Nie ma wątpliwości. Nie widzę. W związku z tym rozumiem, że jest to ogólnie do dwóch. Nie, to znaczy. W sumie tak. W związku z tym, proszę państwa, głosujemy nad drukiem numer 6. To jest uzasadnienie. Tak. Kto jest za negatywną opinią do przedstawionego projektu? 16. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? 16 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. W związku z tym przyjęliśmy negatywną opinię w tej sprawie. Punkt 6 dalej, tu jest kolejna.